Cześć wszystkim, znowu poniósł 7, a przyciąg Nox. Dobra, zgodnie z obietnicą, chodźmy do tego pana. Please help me, kind stranger. The ogres have set my house on fire and my poor frog Lewis is trapped by the flames in the other room. Rescue him and I'll forever be indebted to you. Lewis! Please help tak, me, kind stranger. Muszę się zgodzić. Lewis! Spotykamy się ponownie. Tak, musimy mu oczyścić drogę. Na biednego Lewisa. Ciekawe, czy nas pozna. Aj, 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 aj. Ta, ten wizard jest bardzo delikatną usłupką. Dobra. Aj! Muszę bardziej bawać. A co gdyby tak... Ta. Ta. Dobra. Okej. Kapany. Fine, I will follow you. Just get me out of here. Chyba nas nie poznał. Thank goodness you saved him. How can I ever repay you for your bravery? What? What's that you say? Loads and loads of money. Oh. Well, that's what you require. Please take this as a sign of my appreciation. Ta, Jack jest bardzo bezpośrednim człowiekiem. Thanks again for saving me. You know, I've been thinking. Being a frog isn't half there. Ta, są ludzie, którzy twierdzą, że bycie orangutanem również nie jest takie złe. Coś tu musi być. Coś tu musi być. Dobrze, są jeszcze jakieś topory do pozbierania? Są. Nie może się zmarnować żadna sztuka złota. Okej, właśnie. Chociaż mogę się przyspieszyć. Dobra. Okazji to nie będę, muszę się musiał naprawić. Nie aż tak bardzo, ale... Ale troszkę. Tak. Dobry z ciebie człowiek, merchandise. Stopmy sobie. Właśnie, jeszcze tutaj mogę chyba pozbierać parę tych toporów. Się znajdzie. Tu i tam. O, skrzynka nie rozwalona. Już zaniedbałość. Do mnie obrabowany. Cóż za niedbałość. Karygodne. Dobra, co my tutaj mamy? Siema. Łucznicy. Proszę nie kill stylować. Au, au, au. Właśnie, skrójmy tego. Dobra. Mana się przyda. Au, au, au. Ta, trochę są... Trochę są wytrwałe. Ale... Ale nie takie trochę. Dobra. Nie chciałem, żeby łucznicy mi kimś stylowali, jeszcze zabierali expa. Nie, nie, nie. Ja kompletnie nie w mojej stylu. W okazji ten pan już nie będzie przywołał tego. Hej. Greetings, young adept. You're a long way from Gallery. Wiesz co, wiecie co, mógłbym kupić sobie to i to na zapas. Tak. Sprzedawałem może za dużo zbroi. Troszkę dobrze mieć jednak na zapas różne zbroje. Ponieważ w trakcie misji nie będziemy mogli ich odnowić. A... Trzeba się przygotować, że czasami można coś oberwać, coś się może zepsuć. Dobra. Tyle beczek. Okej, dobra, i widzieliście, uczyłem też tego czaru szok. Ale nie zadało on zbyt dużych obrażeń. Chwila, ile on kosztuje? Szok
kosztuje 30 many. Ile kosztuje Fireball? To również 30 many. Więc to jest kompletnie nieopłacalne. Sorry, Shock. Będziesz musiał poczekać na lepsze czasy. Chodź tu. Potka jakaś. Albo nic. No, tutaj. Okej. Akurat mi brakowało potki. Nie chcę wydać na ciebie many. Chodź tu. Chodź tu. No, oni mogą mnie... One mogą mnie otruć, ale... Też nie powód, żeby wydawać manę. W sumie aż tak dużo nie wymagają. No jeszcze, żeby tak mógł zabijać nietoperze jednym ciosem. Byłoby fajnie. Przydatna zdolność. Zobacz się, że wojownik umie coś takiego od pierwszego poziomu robić. Okej, okay, dobra, jesteśmy na jakiś bagnie. Sorry, wilczko, ale jesteś taki mały. Trudno w ciebie trafić. Może raczej trudno w niego trafić, bo jego hitbox jest troszkę wyżej niż on sam. Jest to trochę nieintuicyjne. Mam manę? Mam. Ja raczej miałem. Tak. Żadnej żabiej nie przepuścimy. Chyba szczerze, że ta żaba nazywa się Louis. Louis ma u nas osobiste jakby kontakty. Chodź tu, proszę pani. Nie będę zbierał tych wszystkich toporów, ponieważ... Tak. Ponieważ zdążę trzy razy zapełnić nimi ekwipunek. One są bardzo ciężkie i... Wierzcie mi, dosyć szybko bym się nimi zapełnił. Okej, dobra, zobaczmy co mają... jakiś cloak. Steady cloak. Uważać na ogień. Jest dużo gier, w których chodzenie po ogniu... nie powoduje żadnych usterek na zdrowiu. Nox nie jest to gru. O! Czekajcie, czekajcie. My uciekniemy sobie. Elegancko. Pani wróci na swoje miejsce. Tak, pani wróci na swoje miejsce. Wtedy będzie mogła odejść z hukiem. Ta sama weszła na płomienie. Orszyce są takie głupie. Tak, przydałoby się troszkę więcej many. Tak na nasze potrzeby. Wybuchy są efektowne, ale niezbyt efektywne. Ale i tak. Ale i tak je wypukłem. Dajcie mi manę, proszę was. Okej. Okay. Spróbowała pani. Tak, ich broń jest dosyć wolna. Same ogrczyce nie stanowią zbyt dużego zagrożenia z tego powodu. Orkowie natomiast, czy ogry w wersji męskiej. Sprytny wilczek. Tak, atakują dużo szybciej. Ale zobaczycie. Przekonacie się, jak spotkamy już jakiegoś. Okej, mamy tam jakiś obóz. Parę orczyc. Którego pilnują. Mi się podoba, że te orczyce są takim dużym celem.
Tak. Bardzo, bardzo miłe z ich strony. Wiecie co, użyję tego Channel Life. Ja już jest tu sporo mięsa. Tak. Tak, zobaczcie. Szybkość przywracania many przez to zaklęcie jest dosyć mała. Jeżeli to przywraca w stosunku 1 do 1, no cóż. Mamy 40 parę punktów zdrowia i 170 punktów many. Nie, 119 znaczy maksymalnie. Tak, więc nawet gdybyśmy się zabili tym zaklęciem, to nam dużo many nie przywróci. Jednego fireballa. Więc ta póki co nie jest zbyt przydatne. Ale chyba na wyższych poziomach będzie miał po prostu lepsze ratio wymiany. Okej, co to jest? O, Flimps? Uuu, Flimps jest trochę bliżej. To jest bardzo fajna rzecz. Chyba nawet poużywam jej sobie trochę. Ma fajną opcję, Impact. Opcja Impact powoduje, że odrzuca przeciwników przy ciosie. Co dla takiej wrażliwej postaci jak Czarodziej jest bardzo fajną rzeczą. Okej, tam jest chyba wyjście. O, patrzcie, ogry. Jak myślicie, po ile fireballach on się uśmiechnie? Panie ogry, tutaj prosimy. Tutaj? Po jednym? Tak, po jednym. Zobaczcie na ten uśmiech. Szczęście dziecka za jebane grosze. Tak. Uśmiech dziecka. Pomyliłem znowu słowa. Dobra. Ktoś tu jest? Na pewno ktoś tu jest, ale... Ale nie chcę podejść do płota. O. Przypadek aktywowałem. O. Słyszałem jakiegoś ogra. Okej. No tutaj. Panie ogro, proszę, prosimy, prosimy. To jest ta zagroda przy okazji, w której Warrior by musiał wyjąć te swoje 9-9, one by czekały na niego. Collision! Hahaha, patrzcie jak to fajnie działa. A już mi się podoba. Bardzo fajne. A ty więcej wilków? Okej. To jakieś ukryte wyjście. O, patrzcie, coś odkryłem. Wypadł. Okej. Znalazłem coś ukrytego. Sprawdzimy to, kiedy już nam się uda dostać do obozu. Na razie nam się to nie uda. Nasze główne wrota są zamknięte. Zacznijmy na przyspieszenie? Tak. Przyspieszenie nie jest zbyt drogie. To fajnie. Że milej się podróżuje w takim tempie. Okej, dobra. Główne wejście jest zamknięte. Będziemy musieli skorzystać z podziemnego wejścia. Sześcioogrowa baza ma takie, więc... Bardzo miło z ich strony. Jak przygotowali coś takiego dla intruzów. Co ja tu słyszę? Pająki. Okej, dopóki mamy manę, to pająki nie są problemem. Serio, te pijawki powinny jakieś otrzymać dodatkowe obrażenia od elektryczności. Tylko patrzcie na nie, są takie śliskie, mokre i... Okej, pozamiatane. Bardzo wygodny czar ta elektryczność. Nie trzeba celować.
wszystko ginie. Okej, okay, tutaj coś pewnie będzie. Aha, wiedziałem. Spotkamy się znowu, misiu niespodzianko. Za, żebym tak jeszcze miał mana. Okej. Okay. A, misie niespodzianki to... dosyć częsta rzecz, najwidoczniej. Tak lepiej. Zobaczmy ten Beast Scroll, który tam się znajdował. Spojrzałem na niego, ale zapomniałem, co to było. Co to jest? Gentleach! Okej, okay, to jest kompletnie bezużyteczne. Nie stanowią one już dla nas żadnego wyzwania. Ale okej. Okay. Możemy... to troszkę many na tym zaoszczędzimy. Działanym dział! Działanym dział! Więcej pająków. Dobra. Co my tutaj mamy? O, ciekawe. O, kolejny niespodzianka. Jak się okazało, dużo mniej... nazwijmy to... unikliwy. Okej, dobra, mam jeszcze trochę czasu. Więc możemy otworzyć... bramkę numer 1. Jeszcze jest tylko bramka numer 1. Zobaczmy, co się za nią zajmie. Właśnie jakieś fajne rzeczy. Teraz mamy 3 bramki do otworzenia. Bramka numer 1, bramka numer 2, bramka numer 3. Co się w środku znajduje? O, skorpiony. Dawno ich nie widzieliśmy. Pewnie dlatego u kupca można było znaleźć te wszystkie... te wszystkie przedmioty z odpornością na trucizny. Aczkolwiek... siadając fireballe, jakoś tak nas... ma... nie boli skorpion. No zobaczcie, no. Czy problem? Niczym. Tak. Rozwalanie wszystkiego jednym ciosem fireballa daje pewną radość nieobecną u innych klas. Tak, zdążyłem wcześniej zauważyć, bo zdążyłem zauważyć, że te mury są zniszczalne. Więc trochę szybko zareagowałem na to. Nie wiem, czemu one jakoś mi przypominają Rad Skorpiony z Fallouta. Takie jakieś skojarzenie. Za każdym razem, kiedy je widzę. Fajnie. Dobra, tutaj mamy trybiki. Okej. Okay. Tyle się tutaj chodziliśmy, żeby zobaczyć trybiki. Musicie się przyznać, że to bardzo ładne trybiki. Takie drewniane i w ogóle... całkiem równo tykają. To pewno ktoś bardzo się starał, aby pomieścić tak w środku tej jaskini z skorpionami takie bardzo ładne trybiki. Okej. Okay. Bardzo ładną robotę wykonał. Muszę go pochwalić. Nie wiem, jak bardzo użyteczną. Ale nie wszystkie ładne rzeczy muszą być użyteczne. Okej. Okay. W sumie mogłem pacnąć tą panią, to by ją odrzuciło i by mnie nie trafiła. Ale nie ogarnąłem. To się zdarza. Czasami ktoś coś czegoś nie ogarnie. Dobra. Co my tutaj mamy? Patrz. Te ci oryginalne dźwięki też wydają. Kiedy giną. Takie dosyć, powiedziałbym, twórcze.
Okej, okay, czego nie broniły? Okej, okay, tam jest jakiś zwój. A, właśnie, ogrzyca. Okej, okay, broniły zwoju ogrzycy. Czy coś więcej tutaj jest jeszcze? Chyba nie. Nie widzę, żeby jakieś ściany były zniszczalne. Dobra. Ogrzyce już nam nie straszne. Znam ich anatomię i... Apparently ugly, this piggish female are quite deft at swinging their bloody axes. Ta... Nie jest flimsy iron ogre axe, to jest flimsy bloody iron ogre axe. Gra nas okłamuje na każdym kroku. Dobra! W następnym odcinku idziemy do przodu. A z pewnością spotkamy więcej ogrzyc, więcej ogrów i prędzej czy później Chorwata, który czeka na nasz ratunek i w ogóle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.